Dzień dobry, witam Państwa serdecznie z przedplasu budowy nowej hali powiatowej w Pawianicach. Są ze mną pan dyrektor zespołu szkół nr 1 Paweł Szałecki i członek zarządu powiatu pan Robert Kraska. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Państwa na plac budowy i poinformować, jak prowadzone są prace, na jakim są etapie, co się dzieje, co się buduje, żebyśmy mieli wszyscy wiedzę o tym, jak przebiega budowa właśnie nowej hali powiatowej. No idziemy, panie starosto, idziemy. Drodzy Państwo, znajdujemy się wewnątrz hali. Jak Państwo widzicie, mamy już gotowe tynki, przygotowane ściany pod okładzinę, a także stelaż pod sufit. Posadzka już jest wylana, czyli właściwie gotowa do położenia podłogi, ale to jeszcze chwila. Mamy również jeden dźwigar pomalowany w kolorze jasno-szarym, bo w takiej kolorystyce, panie dyrektorze, będzie takiej pastelowej ta hala wykończona, tak? No tak, przewidzieliśmy kolory białe, szare, żółta podłoga z akcentami niebieskimi, no trochę nawiązując do barw powiatu, ale jednocześnie tak, żeby było ciepło, widno i bardzo przejrzyście. Nie chcielibyśmy po prostu tej hali zaciemniać. Znajdujemy się w jednej z łazienek, widać jeszcze ciemno, energia za niedługo będzie, ale już tu jak widać przy lampce kamery są ułożone płytki, zafugowane, tu będą natryski w części sanitariatów. Za nami, drodzy Państwo, główny korytarz hali, z którego prowadzą drzwi do szatni, do pomieszczeń technicznych. Widzimy również instalacje, które są nad sufitem podwieszanym, który zostanie założony, są już gotowe. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem w dobrym tempie. Jesteśmy teraz na zewnątrz hali, w miejscu, gdzie będzie parking dla, panie dyrektorze, samochodów. 50 miejsc parkingowych plus 3 autokary. Plus 3 duże autokary. Już tu widzimy położone krawężniki, zagęszczony grunt pod kostkę. Tutaj za mną droga dojazdowa do ulicy Piotra Skargi, nawet widzimy szkoła podstawowa numer 8, czyli na wprost szkoły ten wjazd będzie. Tu panowie też już działają z krawężnikami. Niedługo będzie położona, zaczniemy kłaść kostkę. No i tutaj teren zielony, który będzie też do zagospodarowania. Jeden z elementów na ścianie wschodniej, tutaj będzie się znajdować zewnętrzna ścianka wspinaczkowa. Podobnie jak wewnątrz budynku i to będzie jeden z elementów do wykorzystania przez uczniów i mieszkańców miasta Pawianic. No i tu jak Państwo widzicie, już tynki są, właściwie podłoże pod tynki gotowe, czyli następnym elementem oprócz montażu ścianki spinaczkowej będzie położenie tynku strukturalnego, który wykończy całą bryłę budynku.